Zapraszamy do obejrzenia skrótu z naszych warsztatów o czarnej herbacie. Warsztaty prowadził Konrad Pociask 10 września na festiwalu Zaparzaj w Poznaniu. Jeśli pozwolicie, zacznę. Dobrze? Bardzo dziękuję, że się zjawiliście tak licznie. Postaram się mimo wszystko wyrobić do tej 16 godziny, proszę się nie martwić. Są to na szczęście trochę tak jakby łatwiejsze warsztaty niż wczorajsze, jest mniej herbat i też takie założenie jest jednak, że to jest, ma być to bardziej przystępne dla początkujących jakby, wprowadzenie do fajnych herbat czarnych. Nazwałem to wszystkie kolory czerni, czy wszystkie odcienie czerni, ale to jest trochę na wyrost oczywiście tytuł, bo herbaty czarne, i to chcę tutaj pokazać, są bardzo różnorodne i pewnie musiałbym tutaj znowu parzyć tych herbat 30, żeby naprawdę pokazać wszystkie te odcienie czerni, dlatego celowo zrezygnowałem z takich herbat, można powiedzieć, najbardziej oczywistych, takich, które każdy, kto ma styczność z herbatą czarną od dziecka, już gdzieś spróbował herbaty cejlońskiej, ktoś już spróbował gdzieś herbaty asamskiej, pewnie nawet nieświadomie spróbował herbaty kenijskiej, bo większość herbat torebkowych obecnie to jest z Kenii. Więc te herbaty ominąłem. Chociaż oczywiście też na przykład kenijską Rhino pewnie bym tutaj umieścił jak najbardziej świetną, ręcznie wytwarzaną kenijską, gdybyśmy ją mieli w tym momencie w ofercie, ale czekamy na dostawę, niestety. Słowem wstępu. Te warsztaty prowadzę dlatego, że zauważyłem, iż wiele osób wchodzących w świat herbaty liściastej, dobrej herbaty liściastej, niestety stara się odchodzić od herbaty czarnej, stara się ją trzymać na uboczu, bo to jest to, od czego oni właśnie uciekli. Oni pili do tej pory herbaty czarne, torebkowe i teraz oni są neofitami herbacianymi i piją tylko ulongi, stare puery i albo niekoniecznie stare i tak dalej, i tak dalej. Herbata czarna nie, herbata czarna to jest dla plebsu. Nie, tak, ja jestem bardzo przeciwny takiemu podejściu. Herbata czarna to jest kategoria na równi ze wszystkimi innymi, moim zdaniem. Zupełnie na równi ze wszystkimi innymi, nie należy jej pomijać i jakoś tutaj umniejszać jej znaczenia, mimo tego, że jest to kategoria herbat prawdopodobnie najmłodsza ze wszystkich sześciu głównych kategorii herbaty. No gdzieś może herbata biała, ta współczesna, jest faktycznie młodsza, pewnie w sumie tak jest, ale herbata czarna, najwcześniejsze, takie oficjalne, w pełni stuprocentowo pewne przesłanki, które mówią o herbacie czarnej w takim współczesnym znaczeniu, pochodzą z roku 1735 bodajże. Mówią o kupcach z Syczuanu, którzy przyjechali na targ herbaty w prowincji Fujian i mieli ze sobą właśnie herbatę, która miała ciemne liście i dawała czerwony napar. O, chyba mamy Hongcze, tak? Czyli to czerwoną herbatę chińską, którą my nazywamy herbatą czarną. Czy wiecie, dlaczego w ogóle nazywamy herbatę czarną? Czy słyszeliście jakieś takie teorie o tym, dlaczego u nas to, co w Azji jest herbatą czerwoną, dlaczego u nas jest herbatą czarną? Najbardziej prawdopodobna teoria to jest po prostu nakładające się błędy w tłumaczeniu. Że po prostu głuchy telefon taki powstał. Że jednak to, co najpierw kupowali europejscy kupcy, to wcale nie była herbata czarna, to była herbata oolong, czyli czarny smok. Dosłownym tłumaczeniu. Czarny smok. Czarny smok. Nagle Chińczycy zaczęli sprzedawać pod tą samą prawdopodobnie nazwą, czyli dalej jako czarny smok, herbatę właśnie Hongcha, która była łatwiejsza w produkcji i pewnie dla nich trochę tańsza, więc tak trochę takie małe oszustwo pewnie gdzieś zaszło po drodze. Ale dla Anglików to dalej był, dla Anglików, Holendrów to dalej był ten czarny smok, albo dla uproszczenia nie czarny smok, tylko po prostu czarna herbata w dalszym ciągu. Jest to jedna bardzo możliwa teoria. To, że jest też oczywiście teoria o tym, że Chińczycy nazywają te herbaty według koloru naparu, a Europa według koloru liści. Ja się jednak nie przychylam do takiej teorii, dlatego że gdyby Chińczycy nazywali herbaty według koloru naparu, to herbata zielona nie byłaby zieloną, tylko herbatą żółtą, tak jaki ma napar. A trzeba powiedzieć sobie jasno, te wszystkie plakietki, jakie mają, czyli zielona, czarna, żółta, oolong czy turkusowa. To są wszystko tylko takie plakietki, tak? I ten podział taki ostateczny na te sześć kolorów, sześć kategorii herbaty jest stosunkowo nowy, to jest podział dwudziestowieczny. Więc tutaj trzeba sobie to zawsze traktować jako tylko takie uproszczenie,
a nie jako jakiś definitywny podział z bardzo ścisłymi granicami. Więc herbata czarna powstała prawdopodobnie powstała już w XVII wieku, mimo tego, że pierwsze jakieś jasne wzmianki mamy z XVIII wieku, i powstała na granicy dzisiejszej prowincji Fujian i Jiangxi. Czyli mamy Tongmuguan, obecny rezerwat Tongmuguan, górzysty bardzo teren. Prawdopodobnie tam powstała herbata. Obecnie stamtąd mamy herbaty znane jako Lapsang Souchong, czy Zhenshan Xiaozhong, Jinjun Mei z tego regionu właśnie. Uważa się powszechnie w Chinach, że to jest miejsce narodzin czarnej herbaty. Jednak tak naprawdę taki boom na czarną herbatę to była dopiero połowa XIX wieku, gdzie ona w dużej ilości była faktycznie eksportowana na zachód. No generalnie, nie, pierwsza połowa XIX wieku, już jak wiemy, już wtedy też Anglicy położyli swoje łapy na herbacie i udało się im ukraść sadzonki, jakieś pierwsze próbne plantacje w Darjeelingu, w Nilgiri również. Również odkryli w roku 1828 herbatę w Assamie, że rośnie w dzikim, po prostu dziko rosnące krzewy herbaciane, Assamica. Co prawda inne zupełnie niż ta herbata, z jaką mieli kontakt w Chinach. Ale jednak odkryli, że da się z tego też robić herbatę i robili już po swojemu, zaczynali próbować robić tę herbatę. No i nadal w Chinach jednak dopiero też wtedy następował ten boom. I... Ach, oh, 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 oh. To jest niespodziewane trochę. Dobra. Uda nam się może z tego zebrać? Może zbierzmy od razu co to. Okej, dobra. Przyciśnijmy chociaż. Tak, przyciśnijmy. Chciałem, żebyście mogli sobie oczywiście obejrzeć te liście z ich opisem, no ale takie warunki mamy właśnie, jakie mamy. Natomiast możecie się oczywiście, zachęcam do zapoznawania się z tym, co tutaj, jakie mamy herbaty. Tongmuguan i tam właśnie w Tongmuguan są najwyższe góry Wuyi, bo jak same te góry Wuyi, które znamy jako Park Krajobrazowy Gór Wuyi, to nie są tak naprawdę wysokie góry. Najwyższe szczyty sięgają do niecałych 800 metrów. Tak Tongmuguan, jak dalej idziemy na zachód i na północny zachód gór Wuyi, tam jest coraz wyżej. I aż do ponad 2000 metrów najwyższe szczyty właśnie należące do Tongmuguan. I w Tongmuguan jest zupełnie powszechne, że herbata rośnie na powyżej, na wysokości więcej niż 1000 metrów nad poziomem morza. Z góry Wuyi to są takie z bardzo takimi imponującymi formacjami skalnymi, klifami, stromymi klifami. I dopiero w połowie tego XIX wieku wiele regionów produkcji w Chinach zaczęło przechodzić na produkcję herbaty właśnie czarnej. Jak mamy herbatę Kimun, która powstaje od roku około 1865 bodajże. Tak wcześniej, to nie jest tak, że wcześniej nie było tam herbaty. Tam była zielona herbata, powstawała. I dopiero nastąpiła taka tranzycja do tej herbaty czarnej. I w wielu innych regionach podobnie. Na przykład może znacie herbatę też Enshi Yulu. W tamtym regionie też był taki okres, że wszystko tam produkowano praktycznie tylko herbatę czarną i eksportową i nie tylko. No ale nawet nowsze, to co się nam kojarzy przynajmniej u nas stricte jako region z herbatą czarną, czy Yunnan na przykład, to pierwsze eksperymentalne produkcje herbaty czarnej z Yunnanu to był rok 1938. A dopiero po wojnie chińsko-japońskiej tak naprawdę tam mocno rozkwitł ten przemysł produkcji herbaty czarnej, więc każdy praktycznie szczep, każde warunki geograficzne, gdzie tylko herbata rośnie, dają nam możliwość wyprodukowania herbaty czarnej, czego nie można powiedzieć na przykład o herbacie Wulong, herbacie zielonej. Znaczy można wyprodukować, ale nie będzie dobra. Czy herbacie białej. Tak właśnie herbata czarna dużo wybacza ten proces produkcji. Zapoznajcie się proszę z tymi herbatami, które tutaj wybrałem, bo tak jak mówię, wybrałem te herbaty trochę tak może z zamiarem, żeby pokazać coś fajnego, co jest w tej herbacie czarnej właśnie.
ale jak czarna herbata powstała tam w tą mgłą, to ona była wędzona, czy jakby wędzenie później doszło, a najpierw była? Raczej była od początku wędzona. W jakimś stopniu, ale niekoniecznie to było jakieś bardzo takie celowe wędzenie, po prostu niedoskonałości techniki produkcji mogły powodować, że nie dało się na przykład źródeł ciepła wykorzystywanych przy produkcji herbaty oddzielić skutecznie od samych liści gotowych i te liście przechodziły tym dymem. Co się obecnie w wielu herbatach też może zdarzyć, kiedy czujemy mocno takie wędzone jakieś nuty, na przykład w herbacie zielonej, to znaczy, że ktoś jednak coś nie dopilnował do końca. I coś, jakieś palenisko gdzieś, czy właśnie, że te łoki czasami w puerze też, w herbacie puer. Herbata podgrzewana na łokach. Jeśli źródło ognia, czyli to drewno płonące, nie jest wystarczająco dobrze odgrodzone od samych liści, no to czasami taka herbata może przejść też dymem. Są te legendy o herbacie Stong Mugwan, że jakieś wojska przechodziły tamtym terenem i herbata została na jakiś czas i ona utleniła się niecelowo, a następnie została mocno suszona i właśnie wtedy tak przeszła tym dymem. Oczywiście jest to w jakiś sposób prawdopodobne, ale to na pewno nie jest sposób, w jaki powstała taka finalna wersja tej herbaty, bo to rzadko się zdarza, żeby coś powstało z zupełnym przypadkiem. Jakiś przypadek może czasami dać w produkcji herbaty powiedzmy taką wskazówkę. Być jakąś wskazówką, że coś się da zrobić inaczej. Ale raczej nigdy nie jest to jakiś finalny już produkt, który powstaje przypadkiem. To się raczej nie ma co liczyć, że coś takiego się wydarzy. Więc w jakiś sposób mogły mieć takie wydarzenia oczywiście wpływ, ale czy to jest, na ile to jest prawda, a na ile nie, nigdy się nie dowiemy niestety już. Obecnie największym producentem herbaty czarnej są w dalszym ciągu Indie, są drugim producentem herbaty na świecie w ogóle i największym producentem herbaty czarnej, bo większość herbaty produkowanej w Indiach to jest czarna, podczas gdy herbat w Chinach, które są największym producentem herbaty, herbata czarna stanowi tylko kilkanaście procent produkcji. Mimo że są one kolebką herbaty czarnej, Kenia jest też oczywiście wielkim producentem i największym eksporterem. Kenia jest generalnie największym eksporterem herbaty na świecie. Prawie wszystko, co tam powstaje, to jest również herbata czarna, więc to takie pewnie należałoby uznać za No jest oczywiście jeszcze Ceylon, który teraz już trochę przegrywa pod względem ilości z Kenią. Z Chiny, Indie, Kenia, Sri Lanka właśnie. No to są takie kraje wiodące w produkcji herbaty czarnej, ale coraz więcej tych krajów dołącza. Nepal, mimo wszystko, to jest dalej mała produkcja, ale też bardzo dobrej jakości herbat. Japonia, to jest zupełna tam nisza w Japonii, ale też jakość znacznie wzrasta. Gruzja, swojego czasu Gruzja była wielkim graczem na rynku czarnej herbaty w latach 80., w latach 70., ale później po upadku zupełnie słusznym Związku Radzieckiego, no niestety to w tym przemysł herbaciany na tym też ucierpiał, bo straciła Gruzja rynek zbytu, którym był właśnie Związek Radziecki. Ale teraz to się też odradza i jak widać odradza się to ze świetnymi skutkami, więc Gruzja ma duży potencjał w tym temacie. Będę potrzebował jeszcze też wody na następne jeszcze jedną herbatę do parzenia. I tutaj co przygotowuję? Meijian Hongcha. Meijian Hongcha to jest taki przykład dobrej herbaty czarnej z prowincji Fujian. Fujian to jest właśnie ta prowincja, gdzie narodziła się herbata czarna i to jest taki zupełnie współczesny styl herbaty czarnej, bardzo popularnej w Chinach i Meijian jest to taki szczep, który jest też bardzo, bardzo lubiany do produkcji herbaty czarnej, coraz bardziej. Chociaż oryginalnie był to szczep wykorzystywany do produkcji jasnych ulungów z południa Fujianu, czyli podobnych do tiguanina. Dalej teraz przelewam w herbatę junańską, reprezentującą taki styl typowo ze złotymi pąkami, czyli ten golden bud. No ale fengqing to jest ważne. Dlaczego fengqing? Bo to jest właśnie to miejsce, gdzie w Junanie narodziły się te czarne herbaty w czasie wojny chińsko-japońskiej, następnie wojny chińskiej domowej. Darjeeling,
Darjeeling Rohini Exotic. To jest herbata Darjeeling First Flush z bardzo wczesnego pierwszego zbioru. Celowo taką właśnie wybrałem, żeby pokazać ekstremalny koniec spektrum, jak jasna może być herbata czarna, że herbata czarna wcale nie musi być czarna, ani nawet czerwona. Następnie Nilgiri. Nilgiri to jest południe Indii, bardzo aromatyczna, też taka jaśniejsza herbata. Nepalska herbata z ogrodu Junchiabari. Nowy ogród, który dużo też eksperymentuje, taki fajny ogród, dlatego że w przeciwieństwie do większości producentów w Nepalu, oni nie chcą naśladować Darjeelingu. Oni chcą iść swoją drogą, czerpią dużo z tradycji produkcji herbaty chińskiej, tajwańskiej, japońskiej i efekt jest bardzo, bardzo ciekawy w tych herbatach czarnych. Junchiabari, ok. Następnie herbata gruzińska, właśnie gruzińska ze wsi Likhauri, tegoroczna. Taki, powiedziałbym, standard dobrej herbaty gruzińskiej, takiej może nie wybitnej, ale właśnie pokazującej, że jak herbata gruzińska modelowo powinna smakować. Dalej mamy herbatę właśnie japońską, czarną, z takiej zupełnie nowej fali, no bo też Japończycy, produkcja czarnej herbaty w Japonii to już się zaczęła w latach 60-tych, 70-tych XIX wieku, ale i do lat 50-tych wieku XX bardzo dużo było produkowane tej herbaty czarnej na eksport, ale później, kiedy embargo Japonii zostało zdjęte, no to już nie potrzebowali tak jakby tego przemysłu produkcji herbaty czarnej. I to zupełnie wszystko upadło. I teraz dopiero się odradza taka nowa fala herbaty czarnej. Też z nowego kultywaru, bardzo aromatycznego zrobiona. Kultywar, czyli szczep uprawny dla osób, które tutaj nie znają jeszcze tej terminologii. Specjalnie wyselekcjonowany szczep o konkretnych cechach genetycznych, wyselekcjonowany do klonowania i do uprawy. Okay. Japońska właśnie, łakocia koszun, shizuoki, też tegoroczna. Następnie rize. Rize Handmade Black. To tak trochę też dlatego wybrałem, że herbata turecka jest jednak w jakiś sposób znana. Niestety najczęściej jest to znana w formie takiej bardzo drobnej herbaty przystosowanej do parzenia w tym dwupoziomowym czajniczku, do praktycznie takiego gotowania, do robienia esencji i później picia z cukrem. Ale tu chciałem pokazać, że herbata Turcja generalnie ma potencjał do produkcji też herbaty takiej, można powiedzieć, specialty czy premium. Kiedy tylko by zechcieli przetwarzać tę herbatę w taki bardziej ortodoksyjny sposób. I na końcu Balhyocha. Herbata koreańska. Czy to jest herbata czarna? Pytanie. Bo Balhyocha znaczy dosłownie herbata półfermentowana, dosłownie. Ale nie, przepraszam, to znaczy fermentowana. Ban Balhyocha to jest herbata półfermentowana. Balhyocha to jest herbata fermentowana, czyli oczywiście utleniana, nie dokładnie fermentowana z punktu widzenia chemicznego. I też herbata, którą Koreańczycy w swoim własnym podziale nazywają huangcha, czyli herbata żółta. Ale jednak technicznie rzecz biorąc jest to właśnie herbata przetwarzana na sposób jak herbaty czarne. Hongyu? No właśnie, zgubiliśmy Hongyu. Tak, to też jest taki przykład, najlepszy moim zdaniem przykład herbaty tajwańskiej, czarnej, taki najbardziej unikalny dla Tajwanu kultywar, który został oddany do uprawy pod koniec XX wieku i to się zbiegło z wielkim trzęsieniem ziemi na Tajwanie, gdzie wielu rolników zmieniało nieco, było zmuszonych do zmienienia swoich upraw i wtedy sporo rolników przerzuciło się na uprawę herbaty czarnej i mieli to szczęście, że właśnie powstał kultywar Hongyu, bardzo dobrze nadający się do produkcji herbaty czarnej o bardzo unikalnym smaku, co mam nadzieję, że tutaj poczujecie. I ten kultywar przyczynił się właśnie też do takiego powstania takiej nowej fali czarnej herbaty na Tajwanie, która też cały czas się rozwija i zaowocowało to tworzeniem również herbat czarnych z innych szczepów w różnych regionach Tajwanu. I jak dla mnie, gdy chodzi o jakość herbaty, Tajwan wysuwa się spokojnie do czołówki światowej, konkurując oczywiście z Chinami, z Indiami. I zapraszam oczywiście do próbowania. Nazwa herbata czarna to jest tylko taka jakaś plakietka, która oznacza bardziej jakąś konkretną technikę obróbki, jakieś konkretne kroki, które przechodzi herbata czarna, herbata generalnie, które liście herbaciane przechodzą.
na drodze dostaniesz się herbatą czarną. I te kroki, tak w dużym uproszczeniu, to jest zbiór, opcjonalnie więdnięcie liści i następnie najważniejsze, mocne zwijanie tych liści. Zwijanie to jest uszkadzanie liści. Uszkadzanie liści najczęściej przez zwijanie lub jeszcze intensywniejsze uszkadzanie przez ich cięcie i rozrywanie. To raczej takie herbaty komercyjne do torebek przechodzą ten ostatni krok. Ale no i następnie ta herbata jest suszona i w ten sposób powstaje herbata czarna. Niektórzy mówią właśnie jako definicję herbaty czarnej, podają, że to jest herbata w pełni fermentowana, utleniana i ja się z tą definicją właśnie też, wielu osób się nie zgodzi z tą definicją, dlatego że mało która tak herbata czarna produkowana w sposób taki ortodoksyjny jest w pełni utleniana. Bardzo niewiele, bo raczej w naturze trudno osiągnąć coś w pełni. Więc zawsze ten poziom utlenienia należałoby określać na jakieś 85-90% w takich dobrych herbatach czarnych. A w przypadku Darjeelingu, dlaczego ona jest taka jasna? Ona przechodzi wszystkie te kroki produkcji, które wymieniłem jako herbata czarna. Tylko że tak jak ona jest zbierana na początku marca, w Darjeelingu jest jeszcze chłodno. Jest zbierana, kiedy jest chłodno, wcześniej w roku. I następnie przechodzi długie więdnięcie, coś co nazywają producenci herbaty Darjeeling hard wither. Hard wither, czyli takie twarde więdnięcie. I to jest proces, tak jakby trochę, w którym ta herbata przypomina herbatę białą. Ona wytraca dużo, dużo już podczas tego procesu więdnięcia, ona wytraca dużo wilgoci, a nie utlenia się jeszcze wtedy tak mocno, bo te ścianki nie są, te liście nie są uszkodzone. Następnie, kiedy ona przejdzie zwijanie, to zwijanie jest też stosunkowo lżejsze, ale jednak jest zwijaniem takim samym jak w innych herbatach czarnych. Więc ta herbata jakby ma mniej paliwa do utleniania. Tym paliwem w liściach jest woda. Ona już straciła podczas tego hard wither dużo wody. Temperatura jest niższa, więc to też wpływa na wolniejsze utlenianie i dlatego właśnie ta herbata jest taka jasna. Czyli niższa temperatura, długie więdnięcie, delikatne zwijanie. I powstaje herbata właśnie jaśniejsza niż inna, mimo tego, że przechodzi technicznie rzecz biorąc wszystkie kroki produkcji herbaty czarnej. Jeśli to, możecie oczywiście wstać też i jakoś sięgać, żeby się nie pomieszały też te herbaty. Coś o czarnej herbacie takiego fajnego, co powiem jeszcze dodatkowo. Jak widzicie, na przykład herbaty typu Golden Buds junańskie, one są żółte. I jak pierwszy raz kupiłem sobie taką herbatę z tymi złotymi pąkami i sobie zobaczyłem, jak ona fajnie wygląda, ciekawe jak będzie wyglądało po zaparzeniu, zaparzyłem i patrzę i wygląda jak zwykła herbata czarna. Jakie rozczarowanie, prawda? A to dlatego, że te złoty kolor tych pąków to jest teaflawina. To jest substancja, która kiedy herbata czarna się utlenia stopniowo, to katechiny w tej herbacie przekształcają się najpierw w teaflawiny, a później w tearubiginy. I teaflawiny to jest barwnik żółty, tearubiginy barwnik czerwony. Więc jeśli to utlenianie jest bardziej kontrolowane, to zależy producentowi na tym, żeby było więcej tych teaflawin, które są żółtym barwnikiem. I właśnie, ale ona będzie jednak w dalszych parzeniach, te teaflawiny też się będą stopniowo wypłukiwać. One są najbardziej takie łatwe w wypłukaniu, tak jak właśnie z tych herbat junańskich. Więc kolejne dalsze parzenia będą coraz bardziej przechodziły w pomarańczowy kolor i w czerwony. Na początku ona właśnie dobrze jest, jak jest taka bardziej żółtawa w pierwszych parzeniach. Warsztaty trwały ponad godzinę. Program obejmował jeszcze degustację herbat oraz pytania od uczestników. Dobrze, to ja już dziękuję Państwu wszystkim w takim razie. Może jeszcze porozmawiam, jak jakieś pytania z parę osób zostanie, to chętnie odpowiem. Ale bardzo dziękuję za uwagę i miło mi było poprowadzić te warsztaty. Aby załapać się na nasze warsztaty, zapraszamy do kontaktu oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.